Ha, jak normalnie w Polsce paczkomat. No to coś sobie otworzymy, bo dawno żeśmy nic nie otwierali, ale to na razie na bok. I to jest, proszę ja was, przystawka do kuchenki turystycznej, ale to zaraz pokażę i wyjaśnię, o co chodzi. Dwie sztuki, bo jedna dla fodera. Żadnego listu przewodniego. Dobra, out. Jest generalnie kawałek jakiejś blachy. Podobno nierdzewki, spreparowany odpowiednio. Mamy instrukcję. 3 kilo może unieść. Ciekawe, czy kuchenka też jest tego samego zdania. Zobaczymy. Spróbuję to otworzyć. O, i tak wyjrzy po prostu kawałek blachy. I tutaj z otwieranymi sobie pod stopkami na gar. A o co chodzi? Już pokazuję i objaśniam. Nie wiem, kurczę, o, mrówka ususzona jeszcze z lasu. No to możemy sobie ją później zutylizować. I tak. Gazu tego fajnego jetboilowego nie mam, bo 100 gramowy, fajnie wchodzi w ogóle tak, że tutaj się pakuje komplet. Stojak, gaz, palnik. Tylko ciekawe, czy będzie to nadal kompatybilne, jeśli będzie założony, jeśli będzie też wrzucona ta podstawka. No ale nic. Okej. Okej. I generalnie kuchenka ma działać tak. W ogóle bardzo fajna kuchenka dostałem od kolegi. Pozdrawiam. Roberta. Tylko że jesteśmy ożenieni, jakby to nie było, z... Jesteśmy ożenieni z jednym naczyniem. I tutaj właśnie ostatnio padł pomysł, żeby zastosować coś takiego. To jest oryginał. Wydawać by się mogło od producenta Jetboil. Aha, i to mamy założyć sobie w ten sposób. Tak? Tak, i to tutaj się, powiedzmy, blokuje. No i teraz można już skorzystać na przykład sobie ze zwykłej, takiej najzwyklejszej patelenki. Stoi. Przyniosę najcięższy gar, który mam, i zobaczymy, czy wytrzyma. No to mam łoka. Zważyłem go przed chwilą, waży prawie piątkę. Stać stoi, ale to na pewno nie jest stabilne na tym zaworku. Ale samo urządzenie, jak widać, działa. Nie pogięło się, nic nie spada. No nie, ale gotowanie na tym to by było dość karkołomnym pomysłem. Łoka na bok.
Także taki dynksik, blaszka. Ma być nierdzewka. Także zaraz zobaczymy, bo to chyba ten... kartusz jest z awarią. Nie, jest ok. No, także... Także będzie teraz już na pewno o wiele bardziej uniwersalne, ale w ogóle jakie są mądziały. Kupiłem tą podkładkę pod garto. Jeszcze mi chcieli oczywiście sprzedać tłok w ogóle taki gumowy tutaj, żeby kawę sobie robić, żeby tu sobie kawę nasypać, zagotować wodę i później tłokiem przepchnąć, albo można go sobie zawiesić tu na jakiejś wysokości i uskuteczniać w lesie gotowanie na parze. No, ale to ich po prostu ten poniosło i to dość mocno. Ale wydaje mi się, że z gazem to się już nie zamknie, aczkolwiek mogę się mylić. Jak będzie gaz, jak będę miał gaz ten właśnie w takim małym kartuszu, to zaktualizuję. No, kucheneczka fajna, a to jest jakiś Jetboil Flash AGA 6948G, coś takiego, czyli to jest do takiego sprzętu. No to na razie tyle. Dzięki, cześć.